Cześć, witam Was w odcinku podsumowania prac na makiecie, takim tygodniowym odcinku nakręconym chyba po miesiącu od ostatniego odcinka i czym chciałbym się pochwalić. No, trochę zrobiłem, ale tak naprawdę nie za dużo, nie w takim tempie jak wcześniej i nie są to rzeczy spektakularne, nie ma tu specjalnie dużo zmian według względem ostatniego stanu. Po pierwsze zmieniłem peron, który mnie denerwował, który miałem wcześniej, który miałem zapadnięty. No ja nie poradziłem sobie z pomalowaniem tego peronu, pozapadał mi się. Stąd no, kupiłem nowy i poprosiłem tym razem już o wersję taką zrobioną przez fachowca, pana Bogusława. Bardzo dziękuję i dostałem przygotowany w zasadzie prosto do przyklejenia, który gdzieś tam musiałem przyciąć, żeby mi zapasował i w tym momencie już taki peron mam. Na stałe nie jest obsadzone, tutaj tą część mam zdejmowalną, oczywiście tamta pozostała jest zdejmowalna razem z całą środkową płytą. Jeszcze będę musiał to wszystko powykańczać, porobić, ale to wszystko jest całe mnóstwo prac, które czeka na swój czas w przyszłości. Druga sprawa. Robiłem też takie prace, które no nie są specjalnie widoczne, natomiast no gdzieś tutaj widać, o proszę bardzo, tam ten semafor świeci się na czerwono, już jest podłączony. Otrzymałem wszystkie sterowniki są podłączone, jeszcze nie mam kompletu semaforów. No ale gdzieś tam dosyć znaczący postęp w tych pracach właśnie takich konfiguracyjnych tej elektroniki makietowej. Coś tam minimalnie zrobiłem, chociaż to wszystko też jeszcze mnie czeka. Mały kroczek do przodu, po 4 tygodniach to się też liczy. Kolejna sprawa, to możecie zobaczyć, będzie odcinek specjalny, to jeszcze nie jest skończone. Temat budynku dworca i gry model zacząłem sklejać, ale no, jedno popołudnie poświęciłem jeszcze daleko do końca. Wstępnie tak to wygląda, więcej nie będę pokazywał, bo tak jak mówię, na to będzie specjalny odcinek. No i pytanie, gdzie to będzie stał ten budynek dworca? Być może tu, on by tutaj nawet całkiem fajnie pasował. Oczywiście po obcięciu podstawy i wypoziomowaniu, bo on w tej chwili stoi tak sobie pod skosem, ale gdzieś jakby mi się udało zagłębić w tą płytę tutaj, to spróbuję, przymierzę się do tego, to w ten sposób by tu był. Będzie dosyć dominował tu, ale wydaje mi się, że jak go tutaj też przysłonię, może z tej strony trochę większymi drzewami, to jakoś zapasuje. Oczywiście tradycyjnie jest tu mega ciasno. Samo takie otoczenie dworca, to być może cała ta wyspa tutaj, moja cała ta wioska powinno być. Jest mega ciasno, no ale będę kombinował, co z tym zrobić. Wcześniej opowiadałem Wam o pomyśle, który miałem początkowo, że to będzie ten budynek dworca stał mniej więcej tutaj, przy jakimś tam mikroperonie dla kolei wąskotorowej. Taki pomysł też mam gdzieś w głowie, a czy by się zrealizował, tego nie wiem. Sam budynek dworca wychodzi dosyć duży. Znaczy to już jest ten rozmiar, który jest tutaj, tylko że on jeszcze nie jest zadaszony. Pojawi się zadaszenie i wykończenie. Jestem gdzieś tak może w połowie prac związanych ze sklejaniem tego. Jeszcze jedno popołudnie potrzebne. Stąd jak będę miał cały, to zobaczę. Być może tutaj byłby ten dworzec, to też jest do rozpatrzenia, czy tu i więcej miałbym wtedy miejsca na ten dworzec. Tu byłby oczywiście taki mały peron ziemny, czy tutaj ten budynek dworca jako stary dworzec historyczny przy dawnej kolei wąskotorowej, która była starsza od tej kolei szerokotorowej, to później dopiero w miejscowości pojawiła się kolej prawdziwa. Na początku była gdzieś tam powiedzmy w XIX wieku taka wąskotorówka, czy 100 lat temu na początku XX wieku. Tak sobie takie rzeczy tłumaczę, wyobrażam sobie, kiedy puszczam wozy fantazji. Czyli czy właśnie tutaj ten dworzec przy starej kolei, czy jednak tu
tutaj też by dał się wpasować bezpośrednio przystający do peronu. Tutaj też będzie dalej zadaszenie tego peronu. I tak naprawdę no, na styk, naprawdę mocno na styk, na zasadzie przybliżenia tutaj tego do samej krawędzi peronu, może nawet kawałeczek w peron, obsadzenia na peronie, chyba nawet bym musiał trochę w peron to obsadzić, dałoby radę coś z tym zrobić. I tak chyba będę próbował. Teraz tutaj ta część peronu, która mocno wystaje, tu będą barierki, będą musiały być barierki w jakiś sposób otoczone i też, żeby tą bliskość tych torów i tak dalej, to wszystko w jakiś sposób nie gryzło mi się, to też pewnie tutaj jakimiś drzewami obsadzę większymi, żeby to leciutko ten peron z tej strony przysłonić. Także takie są wstępne pomysły. Oczywiście gdzieś tam po wykańczaniu różnych drobiazgów tutaj musiałem ściąć stary chodnik. On wystawał z pół centymetra nad ten poziom. Ułożyć z płyt później drugi, ale z tym wszystkim jeszcze czekam. Tak jak mówię, sterta przeróżnych prac wykończeniowych będzie mnie czekała. Co dalej jeszcze się pojawiło z nowości? Mówiłem o elektronice, o rzeczach niewidocznych. Ostatnia rzecz, którą mam Wam do powiedzenia, to tam, a w zasadzie nic tam nie zostało zrobione, poza tym, że przyszedł w końcu, dosłownie dwa dni temu, rozjazd. Rozjazd mam przygotowany, będzie tu wmontowany, napęd też mam, tylko po prostu muszę znaleźć na to czas, żeby się tym zająć, skleić, przygotować, wmontować, podłączyć i zacząć wycinanie terenu tutaj pod tą parowozownię. Również będę musiał tutaj to miejsce z powrotem zagospodarować. To wszystko, co wyciąłem, tego wszystkiego nie będzie, ale na tamten układ torowy gdzieś będę musiał sobie znaleźć kiedyś czas. W tym tygodniu, tak jak i Wy, pewnie nie da rady, długi weekend majowy, wolne dni spędzane raczej w terenie, z rodziną, ze znajomymi, stąd no, niewiele zrobiłem w tym tygodniu. W przyszłym chyba zrobię jeszcze mniej, jeśli chodzi o pracę na makiecie. Ale co dokładnie, to Wam opowiem w przyszłym odcinku za tydzień. A póki co cieszę się, że cały raport udało mi się powiedzieć bardzo szybko, w 8 minut sprawnie i chyba ku temu będę dążył przy kręceniu takich filmów, gdzie opowiadam. No tak, 8 minut się zbliża, stąd dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami, cześć, do następnego razu.